W niedzielę odbył się piknik wyborczy Jacka Janiszewskiego, kandydata do Senatu, popieranego przez SLD. Był szereg atrakcji, tradycyjna grochówka oraz inne przekąski oraz RoboCamp, który jest świetną zabawą połączoną z edukacją. RoboCamp to zajęcia, podczas których roboty ożywają w rękach dzieci. Uczą się one projektować, budować i programować roboty. Postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś więcej. Panie Marku, proszę wytłumaczyć naszym widzom, co przed nami tutaj stoi, do czego służy. Znaczy, tu mamy roboty, czyli multimedialne, interaktywne zabawki, którymi możemy się bawić, możemy nimi sterować. Dodatkowo, jak każdy robot, są wyposażone w czujniki, więc mogą funkcjonować same. Mają różne funkcje, mogą chodzić, nie wpadają na ściany, między sobą wchodzą w interakcje też, więc jest to fajna zabawa. Dodatkowo mamy roboty z klocków Lego, na których prowadzimy zajęcia z robotyki i informatyki w firmie RoboCamp. No, na razie w Toruniu i w Bydgoszczy mamy zajęcia, ale uczymy dzieciaki programować już od wieku 6 lat. I rozumiem, że nie tylko zabawa, ale również nauka. Jak się tym steruje? Znaczy, nauka przede wszystkim, prawda? Bo to wiadomo, w XXI wieku, w dobie internetu, w dobie informatyki, programowanie jest potrzebne, informatyków jak najwięcej. Zawsze mówimy, że to potrzeba tego u nas, szczególnie, że większość wyjechało na zachód. Jak się steruje? Bardzo prosto. Możemy je włączyć, zostawić, one będą same chodziły, same funkcjonowały, same nas zaczepiały, no, można tak to nazwać, czyli same ze sobą wchodziły w interakcje. Dodatkowo są do tego piloty, możemy się nimi pobawić, mogą nas coś przynieść, mogą gdzieś pójść, coś zrobić. Jeśli chodzi o te z Lego, no to działają tak, jak my je zaprogramujemy. Czyli rozumiem, że zabawa cała polega na tym, że programuje się te roboty zawczasu, tak? Tak, dokładnie. To jest tak, żeby one działały, no to coś musimy jednak im kazać zrobić. Tutaj napiszemy programy, czyli na przykład po naciśnięciu jednego przycisku on będzie wykonywał sekwencję ruchów, to my musimy wszystko zaprogramować. Mam nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć jeszcze dzisiaj prezentację. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję.